Witajcie z tej strony Laska Gaming, a to jest kolejny random content, czyli no random content, tak jak to brzmi, tak to wygląda. Ostatni odcinek bardzo wam się spodobał, tak więc stwierdziłem, dlaczego nie? Dlaczego nie nagrywać czegoś, co wam się podoba? Oczywiście te gierki wszystkie będą, nie? I co to kurwa jest, też będzie. Ale dlaczego by nie? I tutaj już sugerowaliście mi następne tematy, które mógłbym poruszyć w tym programie. Na przykład to... Policja, nie ruszać się! Ale też dostałem link, też rozmawialiśmy o tym na live'ie i na Purzonie. O takim pewnym zjawisku, które pojawiło się na YouTubie jakiś czas temu i mnie niebo, że mnie wkurwia już od jakiegoś dłuższego czasu, tak więc dlaczego nie wylać tego hejtu do internetu? Będzie mi lepiej na sercu, bo już na wątrobę to już chyba za późno, tak więc zapraszam! Hejka, dzisiaj z okazji 5000 subskrypcji, za które wam bardzo dziękuję. No i od razu tutaj się pojawi argument, że mnie boli dupsko, bo... Ta mała dziewczynka ma 5000 widzów, a ja mam gówno. Ale oglądajmy dalej. To nie jest wcale ból dupy. Dawajcie suby. Mam dla was specjalną instrukcję. Tak, pewnie się domyślacie. Jajko na głowie cookie. Jajko na głowie cookie. Jajko na głowie cookie. Pozwól, proszę... Dziewczynko, że zobaczymy to na twojej głowie. Szkoda mi takiego fajnego jajka, poza tym nie chcę mi się sprzątać, bo jestem jebanym leniem. W dodatku jajko jest lodowate, więc będzie jeszcze gorzej. Zaczynajmy. Lodowate jajko bierzemy do ręki, a następnie rozbijemy je sobie o głowę. To bolało. Ła. 10000 subskrypcji będzie challenge z moją mamą. I to był taki krótki tylko fragment referencyjny, oczywiście to nie jest uderzenie bezpośrednie do tego, do tej autorki. Tam jest ogólnie grubsza imba z tym kanałem. To nie jest uderzenie bezpośrednie oczywiście, tylko do całego zjawiska dzieci na YouTubie. Tutaj ten kanał jest jeszcze do tego stopnia perfidny, że tutaj mamusia wypromowała swoją córusię, wypromowała powiedzmy, swoją córusię na YouTubie i prawdopodobnie liczy na jakiś boost subskrypcji od swojej córki. Nie wiem, ale całe zjawisko dzieci na YouTube strasznie mnie niebożebnie wkurwia i to od jakiegoś czasu. Oczywiście rozumiem, że jak jest popyt, to jest podaż, więc jeżeli ktoś chce takiego kontentu, to będą ludzie, którzy będą produkować taki content. Ale po pierwsze, YouTube jest od 13 roku życia i tutaj w jednym z filmów na tym kanale pada argument, że mamusia mi pozwoliła, tak więc mogę nagrywać na YouTube. To jak mamusia ci pozwoli chlać wódę, to też będziesz mogła chlać wódę w wieku 10 lat? Nie sądzę. Chyba, że się mylę, to mnie wyprowadźcie z błędu. Ale ogólnie, widzicie, przechwytywane są najgorsze, najbardziej rakowe wzorce z innych kanałów starszych, większych YouTuberów i zaszczepiane do mózgów dzieci, które nie są do końca świadome tego, co robią. Tak, 10-letnie dziecko nie ma na tyle, nie jest na tyle rozwinięte, żeby samodzielnie, znaczy żeby myśleć samodzielnie, może tak, ale żeby kreować jakieś swoje własne, bardziej zaawansowane opinie, albo mieć na tyle dystansu i na tyle pomyślunku, żeby nie tylko iść za głupią modą. Tak więc robienie temu swojemu dziecku jest chujowe. Taki content jest chujowy i całe to zjawisko jest chujowe. Ale tutaj jeszcze ta sytuacja nie jest aż taka zła. Tutaj jest pod nadzorem rodziców. Ale bo zobaczcie sobie filmy, w których dzieci są puszczone samopas i nagrywają jakieś gówna i wrzucają je do netu. Oczywiście, myśmy też byli głupi. Myśmy też byli małymi idiotami. Ale żaden z nas nie miał ani kamery, ani telefonu, żeby to nagrać. No i oczywiście nie było YouTube'a. Tak więc... Nasze głupoty mogą pozostać w naszej pamięci zakopane, albo możemy je opowiadać na pijackich spędach, gdzie wszyscy i tak je zapomną z nadmiaru alkoholu. A tutaj internet nie zapomina. Tak więc do zobaczenia, dziewczynko z filmu, za 10 lat, kiedy zobaczysz ten film i inne swoje idiotyzmy, które umieszczałaś do sieci. Bo, jak powiedziałem już przed chwilą, internet nie zapomina. Do zobaczenia. Dawajcie suby.